A więc coś mnie ominęło? Nie, niespecjalnie. Tam kłócimy się o żarcie. To standardnie. Watch Newt 566. Powiedz mu coś, żeby pożyczył mi trochę kasy. Nie, ja oszczędzam na klawiaturę. Nie ma mowy. Nie chcę się wtrącać w wasze sprzeczki, Sayori. Poza tym, nie powinnaś kupować więcej niż pozwala ci na to twój budżet. No właśnie, dokładnie. Chyba, że wydajesz na jakieś pierdoły właśnie, albo ciągle na jedzenie, a potem jesteś głodna i potem pożyczasz ode mnie hajs. Na szczęście czujesz się winna, więc możesz teraz odpokutować swój niedoszły występek. Ach, czy ja właśnie nie chciałam tego powiedzieć w taki inny sposób. Za bardzo się wczułam w moją książkę. Lubię, kiedy myślisz na głos, Yuri. Nie robisz tego często, ale fajnie jest, kiedy tak robisz. No. Mam coś czerwonego? Mózg mi się jakoś taki... Okej. XD. To... wcale tak nie myśli. Muszę ci przyznać rację. Zrobiłam coś złego i teraz muszę to odpokutować. No właśnie. Mimo wszystko nie spodziewałam się tego po tobie, Sayori. Chyba w każdym z nas tkwi mały diabeł, czyż nie? High School DXD? Nie daj się zwieść. Sayori dobrze wie co. W końcu powiedziała wam, że przyprowadzi mnie tutaj jeszcze zanim mnie o tym poinformowała. A ja zbieram na klawiaturę mechaniczną. Ale gdybym nie powiedziała ci o babeczkach, w ogóle byś nie przyszedł. Więc musiałam jakoś przekonać Natsuki, żeby je upiekła. No weź, chyba nie myślisz, że to był jedyny powód, dla którego tu przyszedłem, Sayori. No właśnie. Pac. Cia. Znikąd coś uderza Sayori w twarz, a następnie upada na ławkę. O, co to? Ciastko. Niezwyczajne ciastko, lecz ogromne ciastko zawinięte w plastik. Sayori rozgląda się dookoła. Czy to cud? Dzięki mojemu odpostowaniu na... za moje winy. Odpokutowaniu. W sumie prawie masz rację. Właśnie miałam ci je dać. Ale kiedy usłyszałam, jak mówisz o babeczkach, pomyślałam, że fajnie byłoby zobaczyć twoją minę. Natsuki! Jak miło z twojej strony. Jestem taka szczęśliwa. Sayori, tu mi ciastko. Rany, po prostu je zjedz. Sayori odpakowuje ciastka i bierze dużego gryza. Joćko! No. Sayori nagle klepie się w usta. Ugryza mi się w język. Bardzo przeżywasz to jedno ciastko. Natsuki bierze gryza swojego własnego ciastka. Ach, twoje też wygląda bardzo apetycznie, Natsuki. I tak jej pożre. Zanim cokolwiek się stanie, mogę spróbować? Rany. Nie ma mowy. Ale twoje jest z czekoladą. Tak, myślisz, że czemu dałam ci tamto? No dobra. Tak czy siak, cieszę się z ciastka, które mi dałaś. Sayori wstaje z krzesła i zakrada się za Natsuki, a następnie oplata ją rękami. Ach, rany. Dobra. Wciąż trzymając swoje ciastko, Natsuki próbuje zrzucić z siebie Sayori. Sayori nagle gryzie jej ciastko. Hej! Czy ty naprawdę właśnie to zrobiłaś? Sayori ucieka w bezpieczną odległość, śmiejąc się z pełnymi ustami. Yuri i ja również się śmiejemy. Rany, czasami zachowujecie się jak dzieci. O, to ty jeszcze nie widziałaś Akamega Kill? I no u nas w ekipie jak się zachowujemy, także wiesz. Monika, możesz powiedzieć Sayori, żeby... Natsuki rozgląda się pod klasie. Moniki nigdzie nie widać. A tak w ogóle to gdzie jest Monika? Dobre pytanie. Mówiła coś o tym, że się spóźni? Mi nie. Mi też. To trochę dziwne. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Teoria spiskowa. Miała notes, pisała wiersz w notesie? Czyli jest następczynią Kiry w 2018 roku. No. A co niby miałoby być nie w porządku?
Pewnie po prostu musiała coś załatwić. W końcu jest całkiem popularna. Myślisz, że ona ma? Aha, nie zdziwiłabym się. Prawdopodobnie jest bardziej lubiana niż my wszyscy razem wzięci. To prawda. Słucham. Nagle drzwi się otwierają. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Ach, tutaj jesteś. Nie chciałam się spóźnić. Mam nadzieję, że się nie martwiliście o mnie. Monika jednak wybrała klub zamiast swojego chłopaka. Musisz mieć bardzo silną wolę. Chłopaka? O czym ty mówisz? Monika pytająco patrzy w moją stronę. Ach, nieważne. Co cię tak właściwie zatrzymało? Ech. Cóż, moja ostatnia lekcja odbywała się w czytelni. Szczerze mówiąc, straciłam poczucie czasu. Przecież to nie ma sensu. To już usłyszałabyś dzwonek, prawda? Pewnie go nie usłyszałam, bo ćwiczyłam grę na pianinie. Albo... Właśnie, może też miała słuchawki. Pianinie? Nie wiedziałam, że potrafisz grać na pianinie. No jak dlatego się jeszcze nie potrafię. Dopiero niedawno zaczęłam. Zawsze chciałam się nauczyć. To naprawdę super. Powinnaś nam coś zagrać, Monika. Wiesz. Monika patrzy na mnie. Może kiedy uda mi się już trochę więcej nauczyć, to coś wam zagram. Jej. Brzmi fajnie. Chętnie bym to zobaczył. Prawdę? W takim razie. Nie zawiodę cię, Wojtuch. Moniku uśmiechnęła się ciepło. Ach. Nie żebym się do czegoś zmuszał czy coś. Aha, nie martw się. Dużo ostatnio ćwiczyłam. I z chęcią coś zagram, kiedy tylko będę gotowa. Mogę też zagrać opening do Game No Life. Na pianinie całkiem spoko brzmi. Rozumiem. W takim razie życzę ci powodzenia. Dzięki. A więc coś mnie ominęło? Nie, niespecjalnie. Tam kłócimy się o żarcie. To standardni. Wolę nie wspominać o załamanym zachowaniu Sayori. Natsuki prawdopodobnie i tak o tym w końcu wspomni. Wygląda na to, że wszyscy się uspokoili. Sayori jakimś cudem zdołała już zjeść całe ciastko. Yuri wróciła do czytania, a Natsuki krząta się po zapleczu. Rany. Wygląda na to, że nikt nie chce, żeby mu dzisiaj przeszkadzano. Siadam przy najbliższej ławce. Jak mam zainteresować się literaturą, kiedy tak siedzę? Może powinienem poczytać tę książkę od Yuri. Ale czuję się trochę zbyt zmęczony, żeby zacząć. Chyba zaraz zasnę. Zamykam oczy i przysłuchuję się w rozmowie Moniki i Sayori. W porównaniu do innych klubów możemy wypaść na nudziarzy. Cóż, nie możemy się poddawać. Festiwal będzie naszą szansą na pokazanie ludziom, że literatura to świetna rzecz. Problem leży w tym, że większość ludzi myśli o literaturze jako czymś, co należy doświadczać w skupieniu i zadumie. Ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Musimy po prostu to wszystkim udowodnić. Coś, co poruszy ich artystyczne zmysły. Ja polecam mangę i komiks trochę rozpromować, wtedy to na pewno zadziała. Ale to nie rozwiąże problemu. Co masz na myśli? Nawet jeżeli wymyślimy najciekawszą rzecz na świecie, w dalszym ciągu nikt nie przyjdzie na coś związanego z literaturą. Więc ważniejsze jest znalezienie sposobu na przekonanie ludzi na pojawienie się. A jak już przyjdą, wtedy spróbujemy przemówić do ich artystycznych dusz. Ciekawe. Sayori brzmi bardzo poważnie. Rzadko kiedy zdarza mi się ją taką słyszeć. Puch, masz rację. W takim razie myślisz, że jedzenie rozwiązałoby problem? Jakie jedzenie? Ach, cóż, może moglibyśmy... Babeczki! Właśnie tak. Natsuki z pewnością się ucieszy. Ach, na pewno. Tylko Sayori wszystkiego nie zeżrej. Natsuki robi najlepsze babeczki. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dwie? To nie był jedyny powód, dla którego je zasugerowałaś? Babeczki przemówiły przez mój kreatywny żołądek. W takim razie przygotujemy babeczki. Jestem głodna. Tak czy siak musimy dopracować szczegóły do festiwalu. Uśmiecham się. Ostatecznie Sayori wciąż jest starą, dobrą sobą, która ciągle tylko żre. Chyba właśnie za to ją podziwiam, że ciągle żre. W odróżnieniu ode mnie nie ma problemu ze znalezieniem motywacji. O! Może tak, że ciągle żre
I ona jest szczupła. XD. Sayori wkłada całe swoje serce we wszystko, co robi. Chyba właśnie dlatego tak miękne, kiedy próbuje mnie do czegoś przekonać. Zastanawiam się, jakby to było zobaczyć świat przed jej oczami. Otwieram oczy i widzę Sayori tuż przed moją mordą. Prawie spadam z krzesła. Przepraszam. Chwila. Właściwie to wcale nie przepraszam. Nie wolno tak zasypiać na spotkaniach. To nie jest klub drzemki. W naszej szkole nie jest klub drzemki? Znowu późno się położyłeś spać, prawda? Teraz, kiedy do nas dołączyłeś, powinieneś poświęcać mniej czasu na anime, wiesz? Znaczy, nie chodzi o mniej czasu, tylko wiesz, ja mam chujowy internet. No, i to wszystko wyjaśnia. Musisz się do tego dostosować. Nie mów tego tak głośno. Patrzę za siebie, żeby sprawdzić, czy Monika nas nie usłyszała. Ale to prawda. Wiem, wiem. Zawsze się o mnie martwi Sayori. Szczerze mówiąc, to teraz tak gram w tą grę sobie, co nie? I w sumie ten opis, że ciągle ogląda ktoś anime, to bardziej pasuje do mojej kuzynki, bo ja aż tak dużo anime nie oglądam. Znaczy, oglądam. Tylko chodzi o to, że wiecie, bardziej ja się poświęcam graniu. No. To wychodzi mi najlepiej. W tym leży problem. To stop. Martwisz się o mnie bardziej niż o samą siebie. W dalszym ciągu codziennie przysypiasz do szkoły, prawda? Wcale nie codziennie. Nie bardzo mnie to przekonuje. Ile razy w zeszłym tygodniu udało ci się obudzić o czasie? To tajemnica. Wiedziałem. No weź. Przynajmniej okaż mi jakiś kredyt zaufania. Nawet tego nie mogę zrobić. Sayori, masz to wypisane na całej sobie. I pewnie jeszcze żre podczas snu. Sayori ogląda się. Niby gdzie? Widać, że ci się dzisiaj rano śpieszyło. Spójrz, twoje włosy są niedoczesane. Właśnie mogli zrobić taką grafikę w sumie. Ach. Przejeżdżam palcami po włosach Sayori, próbując je trochę uporządkować. Rany, naprawdę powinnaś pamiętać o używaniu szczotki. Moje włosy są po prostu trudne do ogarnięcia. Czas, z drugiej strony ona ma krótkie włosy. Jak ja. W sumie, to aż tak jakoś grzebienia nie trzeba. Nie ze mną, Telmery! Nie tylko twoje włosy są nie w porządku. Patrz, twoja kokardka jest źle zawiązana. A na dodatek masz plamę z pasty do zębów na rękawie. Przypomina mi się teraz scena z Aka Mega Kill. Była taka postać ludzkie Teigu. I właśnie on się upiera. W jednym odcinku było tak, jak do Tatsumiego podszedł i takie: Tatsumi, masz rozpięty rozporek. Jak ty możesz mówić taką epicką przemowę z rozpiętym rozporkiem? Próbuję wytrzeć plamę palcem. Ale nikt przecież by tego nie zauważył. Oczywiście, że tak. Nikt ci po prostu o tym nie powie, bo nie chcą cię zastydzić. Cieszę się, że nie masz spodni. W sensie, że nie musi dbać o rozporę. Na szczęście ja mam to gdzieś. Jej, to było niebiłe. Poza tym nie zapięłaś wszystkich guzików w swojej bluzce. No, to takie... Poważnie, Sayori. Myślisz, że czemu jeszcze nie masz chłopaka? To było super niemiłe. Córka, ale później mi za to podziękujesz. Zaczynam zapinać jej bluzkę. Gdy zobaczysz, jak to będzie wyglądać, to zmienisz zdanie. Zabawne. Co takiego? Wiesz, myślałam o tym, jakie to dziwne, że mam przyjaciela, który pomaga mi w tego typu rzeczach. Nie mów tak. Przecież ciebie, to ja zaczynam czuć się tak głupio. Mi to nie przeszkadza. Nawet mnie to cieszy. Ciebie nie? Chyba tak. Hej, uważaj. Guzik może odpaść. Dlaczego tak trudno go zapiąć? Mam trudności z zapięciem jednego z guzików. Czy to w ogóle dla ciebie pasuje? Pasowało, kiedy to kupowałam. A. Ech. Gdybyś ją zapinała, zauważyłabyś, że przestaje na ciebie pasować. To ciebie tak bawi? To znaczy, że moje... O jest. Nie mów tego głośno. W każdym razie, teraz wyglądasz dużo lepiej, więc... Ech, dlaczego tak dziwnie to wygląda, kiedy jej bluzka jest w pełni zapięta?
ale nie mogę oddychać. Uff. W ogóle mi się to nie podoba. Sayori ponownie rozpina swoją bluzkę. Przewozycki! Uff. O wiele lepiej. Sayori wyciąga ręce i kręci się dookoła. Czyli mówisz, że jak nie będę zapinać bluzki, to nie znajdę chłopaka, tak? Co to ma być za logika? I dlaczego mówisz tak, jakby to było coś dobrego? Bo... gdybym miała chłopaka, to nie pozwoliłby mi... to nie pozwoliłby ci robić takich rzeczy. A ty i tak dbasz o mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Więc będę chodziła w rozpiętej. Przestań mówić takie dziwne rzeczy. Przecież nie powiedziałem nic dziwnego. Rany. Dobra, po prostu postaraj się wstawać wcześniej, okej? Tylko jeżeli ty obiecasz iść spać wcześniej. Dobre, dobre. Mowa stoi. Wygląda na to, że lepiej nam idzie dbanie o siebie nawzajem niż o samych siebie. Chyba tak. Powinieneś zacząć mnie budzić rano. Znowu to robisz, Sayori? Tym razem tylko żartuję. Rany, czasami trudno ci rozumieć. No, widzicie? To jest chyba... mój klon? Tylko, że jeszcze żre dodatkowo. W sensie klon głównego bohatera, że też idzie późno spać, co nie? Dobra, wszyscy. Monika nagle woła wszystkim. Co powiecie na podzielenie się poematami? Jej! Wojtuch, już nie mogę się doczekać, żeby przeczytać twój wiersz. Tak, ja też. Chyba nie udało mi się zabrzmieć zbyt entuzjastycznie, mimo to Sayori sięga energicznie po swój wiersz. Kto pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz? Niech będzie Natsuki, bo kurde... tak się upiera o wszystko, Wiesz, na pewno nie jest gorszy niż ostatnio, ale na pewno nie jest też lepszy. Uff. Teraz wiesz, pisałem na ślepo, więc no... Czemu wzdychasz? Ach, cokolwiek co nie jest ciężko, krytyko przyjmuję jako zwycięstwo. Mam wrażenie, że jesteś bardziej krytyczna, więc się cieszę. Hej, dlaczego tak? Chwila. To aby nie... no dobrze wiedzieć, że ktoś docenia moje doświadczenie. W takim razie ćwicz, a może pewnego dnia będziesz tak dobry jak ja. To uch. Coś mi mówi, że Natsuki nie do końca zrozumiała, o co mi chodziło. W sumie trochę mi to przypomina wczorajszy wiersz Sayori. Tak sądzisz? Tak, może przez to, jak dużo czasu spędzacie, razem zaczęliście nadawać na tych samych falach. Chociaż nigdy mi nie wyglądałeś tak jakoś w jej typie. To Sayori ma jakiś typ! Nie mam pojęcia. Dziwi mnie to, że znalazł się ktoś tak wesoły, kto chciałby spędzać z tobą tyle czasu. To tak jakby interesować się patrzeniem, jak trawa rośnie. To było trochę niemiłe. Pomyśl o tym tak, gdyby nie ja, prawdopodobnie by odleciała jak jakiś balon. Można powiedzieć, że na swój sposób dbamy o siebie nawzajem. Cokolwiek by to nie było, by to było, nie ogarniam was. No. No właśnie. Zapomniałam pokazać ci swój wiersz. Trzymaj. Amy lubi pająki. Wiesz co usłyszałam? Co słyszałam o Amy? Amy lubi pająki. Obleśne, pełzające, włochate, brzydkie pająki. Właśnie dlatego się z nią nie przyjaźnię. Amy ma śliczny głos. Słyszałam, jak śpiewa moją ulubioną piosenkę. Za każdym razem, gdy śpiewa refren, moje serce synchronizuje się ze słowami. Ale ona lubi pająki. Dlatego nie będę... nie będę się z nią przyjaźnić. Pewnego razu zraniłam się mocno w nogę. Amy pomogła mi wstać i zaprowadziła mnie do higienistki. Nie chciałam, żeby mnie dotykała. Ona lubi pająki, więc jej ręce muszą być okropne. I dlatego nie będę się z nią przyjaźnić. Amy ma wielu przyjaciół. Zawsze widzę, jak rozmawiała z ludźmi. Pewnie o pająkach. Co jeśli jej przyjaciele też zaczną lubić pająki? I dlatego nie będę się z nim przyjaźnić. Nie obchodzi mnie, że ma inne zainteresowania. Nie obchodzi mnie, że zachowuje to dla siebie. Nie obchodzi mnie, że nikogo tym nie rani. Obrzydliwe. Ona jest obrzydliwa. Świat byłby lepszy bez miłościków pająków. I właśnie dlatego wszystkim powiem. Nieźle, nie? Trochę dłuższy niż wczoraj. Wczorajszy był zdecydowanie za krótki. To była tylko rozgrzewka. Chyba nie pomyślałeś, że to wszystko na co mnie stać. Nie, pewnie, że nie. W każdym razie przekaz tego wiersza jest dosyć prosty. Chyba nawet nie muszę go tłumaczyć.
Czasami skomplikowane problemy można wyrazić prostą analogią. I pozwala to ludziom poczuć jakimiś są kretynami. W końcu każdy się zgodzi, że podmiotem lirycznym jest tutaj arogancki głupol. Znasz kogoś takiego? No pewnie, w końcu każdy myśli tak o mojej... Nieważne, to może być o każdym. Napisałam go tak, żeby łatwo było się do niego odnieść. Każdy ma jakieś dziwne hobby albo wstydliwą przyjemność. Coś, co boisz się pokazywać innym, myśląc, że uznają cię za dziwaka. Ale to tylko czyni ludzi głupimi. Kogo obchodzi, co lubisz, skoro nikogo tym nie krzywdzisz? Myślę, że ludzie powinni się nauczyć szanować innych, nawet jeśli ich zainteresowania są dziwne. Tak, masz zupełną rację. Przynajmniej ja mogę się do tego odnieść. I jestem pewien, że wielu innych ludzi również. W końcu to właśnie wychodzi mi najlepiej. Nie lubię pisać, jeżeli nie mam do przekazania jakiejś ważnej mądrości. Więc przekazywanie emocji też jest ważne. Ale ja chcę zmusić ludzi do myślenia, a nie tylko do odczuwania emocji. Pamiętaj o tym! Jutro to też napiszę świetny wiersz, więc lepiej wypatruj jutra.